Dobry wieczór, moi drodzy. Witam na kanale, którego nikt nie ogląda. Tak, większość z Was zapewne kojarzy sprawę Gabi Petito, sprawa sprzed 2 lat. Nie omawiałam jej w zasadzie jeszcze i pewnie może bym nawet tego nie zrobiła, bo dużo osób to już zrobiło. Ale sprawa, jak się okazuje, ma tego rodzaju ciąg dalszy. Ale to później. No, oczywiście swoim zwyczajem będę chciała pokrótce omówić, cóż się zadziało w tej sprawie. No, jak wiemy wszyscy raczej, Gabi Petito nie żyje. Najprawdopodobniej została zamordowana przez swojego chłopaka Briana Laundry'ego podczas wspólnej wyprawy kamperem przez parki narodowe Stanach Zjednoczonych. Gabi Petito, a w zasadzie Gabrielle Venora Petito, urodzona w 1999 roku, młoda dziewczyna, była blogerką, podróżniczką. No i tak sobie właśnie wymyśliła, że może fajnie by było pojechać w taką podróż po dużych parkach narodowych. Planowała podróż przez parki w Colorado, Utah i Wyoming. No i wraz ze swoim chłopakiem Brianem mieli zamiar właśnie zrobić takie tournée, które mieli relacjonować w mediach społecznościowych. Ona miała robić bloga z tych wojaży. No i fajnie, i pojechali. Pojechali kamperem, Fordem Transitem Connectem z 2012 roku. No i w zasadzie było wszystko fajnie do 25 sierpnia. Do tego czasu Gabi była w regularnym kontakcie ze swoją rodziną, ze swoimi rodzicami. Była również aktywna w mediach społecznościowych. Mniej więcej na bieżąco relacjonowała, jak przebiega ich podróż. Wszystko wyglądało wspaniale, tak można powiedzieć. No, ale 25 sierpnia kontakt się urwał, przynajmniej ten telefoniczny i ten w mediach społecznościowych. Natomiast 27 i 30 sierpnia przyszły SMS-y do mamy Gabi i te SMS-y według mamy były dziwne i podejrzane, dlatego że używała sformułowań, których z reguły nie używa. Na przykład nigdy nie nazywała swojego dziadka jego imieniem, tylko po prostu określała go dziadkiem, nie imieniem. A taki był jedna była z wiadomości. I kiedy mama Gabi się nad tym zastanawiała, doszła do wniosku, że te SMS-y niekoniecznie napisała Gabi. No i powiedzmy, no, oczywiście rodzice byli mocno zaniepokojeni, a zaniepokojenie wzrosło 1 września, bo właśnie wtedy do domu wrócił Brian, ale wrócił sam. Wrócił sam, nie chciał rozmawiać, zamknął się w tym domu swoim rodzinnym. Gabi, no tak jak powiedziałam, od 25 sierpnia nie było z nią kontaktu. On nie chciał rozmawiać. Kiedy przybyła policja, już miał adwokata i w zasadzie adwokat absolutnie zabronił policji rozmowy ani z nim, ani z rodzicami jego. W związku z tym nikt w ogóle nie wiedział, co się dzieje, o co chodzi, dlaczego on wrócił sam. Gabi, ponieważ 11 września rodzice zgłosili oficjalnie zaginięcie dziewczyny, no więc ona zyskała status osoby zaginionej, natomiast on, ponieważ był współtowarzyszem jej podróży i no i wrócił z powrotem bez niej, no to w sposób oczywisty policja traktowała go jako bardzo ważnego świadka przede wszystkim, no ale niestety cóż z tego, że tak było, skoro no nie współpracował i w ogóle nie można się było niczego po prostu dowiedzieć.
Zresztą bardzo szybko po powrocie sam został uznany za osobę zaginioną, ponieważ wybrał się do rezerwatu Carlton. Brian Laundry zabrał tylko plecak ze sobą. Miał się udać na pole namiotowe tam, no ale niestety też ślad po nim zaginął, że tak powiem. W międzyczasie oczywiście trwały poszukiwania i zarówno Gabi Petito na terenie parku Grand Teton, tak, w stanie Wyoming, bo tam ostatnio była widziana. No a równolegle też trwały poszukiwania Briana Laundry'ego, to już w takim parku bliżej Florydy, że tak powiem. No i 19 września znaleziono zwłoki kobiety w parku Grand Teton, które, tak powiem, no, z opisu sugerowały, że jest to Gabi Petito, no ale trzeba było oczywiście poczekać na sekcję zwłok. Wyniki tej sekcji były jednoznaczne. One się pojawiły dwa dni później, to jest 21 września. Jednoznacznie ustalono, że przyczyną śmierci Gabi Petito i że na pewno to jest Gabi Petito, było zabójstwo. Natomiast dzień wcześniej FBI zleciło przeszukanie domu Briana. Nie wiem, jaki był wynik tego przeszukania. No oczywiście no, rodzice Gabi byli po prostu kompletnie zszokowani faktem, że zarówno Brian, jak i jego rodzice absolutnie nie chcieli z nimi rozmawiać. Tam dramatyczne były sytuacje, bo przecież mama Gabi prosiła, błagała, apelowała. No przecież oni byli no, prawie narzeczeństwem i w zasadzie no tam na poważnie szło, no więc jak rozumiem, dwie te rodziny były ze sobą w miarę blisko w tej sytuacji. Natomiast no w momencie, kiedy jest sytuacja krytyczna, że tak powiem, nie ma kontaktu, po prostu oni się wolą od nich odcięli i w ogóle nie mieli życzenia im pomóc. No, a już w ogóle narobił się bigos w sytuacji, w której zaczęły wychodzić pewne fakty z tej podróży. Tuż okazało się, że o ile na początku było cukierkowo wręcz, to powiedzmy od 12 sierpnia coś się mocno chyba popsuło między obojgiem, bo 12 sierpnia świadkowie wezwali policję, ponieważ na jakiejś drodze stanowej zauważyli parę, która się kłóciła, szarpała się, mężczyzna uderzył kobietę, potem wsiedli do auta, w którym się też szarpali ze sobą. Kiedy policja przyjechała na miejsce, no to się okazało, że właśnie to jest Gabi Petito i Brian Laundry. Oczywiście on powiedział, że się po prostu pokłócili. Dziewczyna prawie nic nie mówiła, bo cały czas płakała. Oboje nosili ślady przemocy fizycznej. No policja co zrobiła? No, że tak powiem, nakazała, żeby oni się po prostu rozdzielili na nadchodzącą noc. Zasugerowali, żeby po prostu spali w ogóle w oddzielnych hotelach i tak dalej. Emocje nie opadną. Natomiast drugie takie zdarzenie nieprzyjemne zgłosiła kelnerka z restauracji, w której oboje jedli obiad. To było z kolei 27 sierpnia. Tam też para się kłóciła, nie mogła dojść ze sobą w ogóle do porozumienia. Brian był strasznie nerwowy, o ile nie powiedzieć agresywny. Był również nie tylko w stosunku do Gabi, ale też i do kelnerki, która obsługiwała ich. Wielokrotnie wychodził w ogóle z restauracji wzburzony, potem do niej wracał, potem znowu wychodził. No generalnie cały ten obraz sugeruje, że po prostu no, nie działo się między nimi najlepiej i to dosyć szybko się, że tak powiem, sielanka zepsuła.
No i oczywiście można sugerować, czemuś tak stało, czy poszło o coś konkretnego, czy po prostu takie spędzanie czasu ze sobą 24 na dobę zweryfikowało, powiedzmy, pewne sprawy i okazało się, że być może oni wcale ze sobą się tak świetnie nie czują, jak to się wydawało podczas zwykłego randkowania, prawda, z doskoku, że tak to ujmę. No w każdym razie skończyło się tragicznie. Oczywiście, kiedy odnaleziono zwłoki Gabi Petito, Brian został już zaczął być poszukiwany jako potencjalny sprawca zabójstwa Gabi Petito. No i 20 października jego zwłoki zostały znalezione. Oczywiście identyfikacja była na podstawie kart dentystycznych, ponieważ tam, że tak powiem, przeszły jakieś ulewy, jakieś bagna się tam porobiły i no niestety to ciało nie było w najlepszym stanie, w związku z czym w ten sposób trzeba było je identyfikować. Sekcja zwłok wykazała, że było to samobójstwo. Podobno Brian po prostu strzelił sobie w głowę. Miał przy sobie plecak, w którym poza rzeczami osobistymi również był notatnik. Ten notatnik zresztą stał się kluczowym dowodem, że tak powiem, który jednoznacznie przesądzał o tym, że to on zabił Gabi, ponieważ on no de facto się do tego w tym notatniku przyznał. No co ciekawe, znaleziono też list od jego matki, która napisała mu list, że bez względu na sytuację, jaka zaistnieje i na wszystko, ona zawsze będzie przy nim, ona mu zawsze pomoże. Używała takich sformułowań, że nawet gdyby poszedł do więzienia, to ona mu będzie paczki z pilnikami wysyłała, no jakieś takie dziwne rzeczy. I po prostu tak sobie mniemam, że po prostu kiedy on wrócił tego 1 września do domu, to myślę, że po prostu powiedział swoim rodzicom, co się stało. I oni oczywiście, myślę, że to oni wynajęli adwokata, żeby dali mu święty po prostu spokój. Nie wiem, może liczyli na to, że nie znajdą ciała Gabi. Może po prostu liczyli, że nie odbędzie się tak szybko i przecież tam były spekulacje, to nawet rodzina Gabi Petito spekulowała, że oni w zasadzie pomogli mu w ucieczce, ale to było na początku, zanim znaleziono jego ciało, bo rozumiem, że pomoc w ucieczce to by była, nie wiem, może do Meksyku na przykład, czy gdziekolwiek. No tymczasem tutaj troszeczkę inaczej to się wszystko odbyło. Wydaje mi się, że mama Briana przeczuwała, że on sobie może coś zrobić, że może go nie dźwignąć. No i po prostu stąd ten list takiej trochę dziwnej treści, prawda? No oczywiście, wiecie, tą sprawą żył cały internet, żyły media, nawet nasze tutaj krajowe. No i no, żył Reddit. I ten Reddit właśnie tam zajął się analizą pewnego nagrania, które zostało zarejestrowane przez pojazd z Florydy również, którzy po prostu mieli kamerę taką samochodową i ona rejestrowała, no i oni mijali kampera, który no, byli praktycznie na prawie 100% pewni, że należał właśnie do Gabi Petito. Kiedy mijali go jadąc w jednym kierunku, on miał otwarte z tyłu drzwi, leżały tam jakieś klapki przy nimi i tak dalej. Kiedy natomiast wracali, drzwi już były zamknięte od kampera, w ogóle kamper wyglądał na opuszczony. Oczywiście internauci z Reddita bardzo dokładnie analizowali to nagranie, tam wpatrywano się i dopatrzono się, że tam w tle za tym kamperem ktoś jakby zakopywał coś i tam były różne spekulacje. Nie wiem właściwie, czy to się potwierdziło, bo też w sumie nie wiem, czy to miejsce to było to miejsce, w którym znaleziono zwłoki Gabi. Nie mam takich informacji. Natomiast no, było mnóstwo teorii, mnóstwo spekulacji na ten temat. Sam Brian no, jakby pobawił się też w autostopowicza i
złapał autostop niedaleko miejsca znalezienia zwłok dziewczyny. No, ludzie, którzy go podwieźli, byli troszeczkę zdziwieni, bo dosyć, że zachowywał się trochę dziwnie, to zapłacił im $200 za przejechanie zaledwie 16 kilometrów. Dosyć szybko wysiadł z tego pojazdu. No i tyle, prawda? No ale dlaczego w tytule, na miniaturce dałam znak zapytania, czy to koniec historii? No dlatego, że ta historia ewidentnie nie ma w tym momencie końca, ponieważ rodzina Gabi Petito złożyła 3 pozwy w sumie cywilne do sądu. 2 z nich są skierowane przeciwko rodzinie Briana Laundriego. Generalnie chodzi o brak współpracy, brak chęci pomocy ze strony tej rodziny w stosunku do nich. Natomiast jeden pozew dotyczy policji, konkretnie tej policji, która interweniowała wtedy na tej trasie. Została wezwana przez świadków do incydentu przemocowego. No otóż rodzina Gabi twierdzi, że policja wykonała źle swoją pracę, w sensie takim, że być może gdyby interwencja była bardziej zdecydowana, bardziej konkretna, to być może dziewczyna żyłaby do dnia dzisiejszego. Po prostu uważa rodzina, że te środki, które zostały podjęte przez policję, były niewystarczające, mówiąc. I oczywiście tam w tych pozwach też zawierają się kwoty zadośćuczynienia, jakich żąda rodzina Petito. No oczywiście te sprawy nie mają jeszcze swojego rozstrzygnięcia, nie wiem jakie ono będzie, no ale o czym bym chciała podyskutować w tej sprawie. No już nie stricte o samej sprawie, do czego tam mogło dojść, no jakby analizując przebieg zdarzeń i jakby hipotetyzując sobie, że tych zdarzeń mogło być znacznie więcej niż tylko te 2, które miały świadków, to można domniemywać, że być może po prostu doszło do wypadku. To była jakaś zbrodnia popełniona z premedytacją, tylko raczej może w afekcie po prostu ktoś za bardzo nerwy poniosły, no i coś tam się zadziało, prawda? Tego. Natomiast dla mnie, mnie daje do myślenia ta sytuacja, którą uważam no, poniekąd za kuriozalną, że wraca gościu po prostu bez dziewczyny. W zasadzie z automatu jest wynajęty adwokat, który de facto uniemożliwia prowadzenia sprawy organom ścigania. W zasadzie policja jest bezradna. Wystarczy adwokat, policja nic nie może. Nie może po prostu przesłuchać, a trzeba pamiętać o tym, że początkowo Brian był potrzebny policji jako świadek. Przecież wtedy nie było mowy w ogóle, przecież wtedy Gabi miała status osoby poszukiwanej. Nie było ciała. Przecież. W związku z tym oni po prostu chcieli informacji, no z tego względu od niego, że był współtowarzyszem jej podróży. Bardzo możliwe, że widział ją jako ostatni. Ale było to niemożliwe do zrealizowania i to jest dla mnie kuriozalna sytuacja. Oczywiście każdy ma prawo do adwokata, każdy ma prawo się bronić, ale przed czym bronił się wtedy Brian? Tak naprawdę. No logicznie rzecz biorąc, prawda? No przecież przed czym się bronił? Ja rozumiem, że jeżeli był sprawcą zabójstwa, no to oczywiście, że no, wiadomo, że w takiej sytuacji można się domyślić, że no, nie chce się rozmawiać z policją, ale no, wtedy miałby 2 wyjścia, no albo iść w zaparte i kłamać, albo po prostu się przyznać, bo ewidentnie, biorąc pod uwagę fakt, że popełnił samobójstwo, ewidentnie nie dźwigał tego. Brian Laundry i tyle. No i to jest dla mnie troszeczkę
Sytuacja naprawdę kuriozalna. Tak samo przeszukanie w domu Briana, czyli w domu jego rodziców, gdzie zgłoszono zaginięcie Gabi 11 września, do przeszukania doszło dopiero 20 września, gdzie wydaje mi się, że to trochę jednak później. Bo już sam fakt wynajęcia przez tą rodzinę adwokata, no jakby jest swego rodzaju poszlaką na start. No bo kto tak robi? Na pewno nie robi tego ktoś, kto jest niewinny. No, tak się wydaje. Dlatego samo to, myślę, stanowiło dosyć mocną poszlakę do tego, żeby po prostu to przeszukanie odbyło się raczej szybciej. No i po prostu to mnie zastrzeliło, że właśnie ta rodzina, gdzie to jeszcze nie byli jacyś obcy ludzie, nie byli oni obcy względem rodziny Petito. A w tej sytuacji po prostu się na nich wypieli totalnie. Mieli to w nosie, że ci rodzice Gabi, nie wiem, umierają z niepokoju, po prostu chcą odnaleźć swoje dziecko i nikt z nimi nie rozmawia kompletnie. Po prostu są totalnie zignorowani. No, sprawa dla mnie to kuriozalna, dlatego nie dziwi mnie, że rodzina Gabi Petito w tej chwili chce jakby trochę, żeby im się do tyłków ponalewało, że tak powiem. No oczywiście przypuszczam, że ponieważ rodzina żąda zadośćuczynienia finansowego również, no to pewnie będą komentarze, że po prostu chcą się dorobić. No ja nie wiem, jakie mam w sumie zdanie na temat takich zadośćuczynień, bo tak naprawdę to są tylko pieniądze, a dziewczynie nie wrócą, ale to każdy tam robi jak uważa, prawda? Nie wiem, może chcą fundację otworzyć, jej imienia albo cokolwiek. Pieniądze miałyby być przeznaczone na tego typu cele, nie wiem, czy finansowania fundacji osób zaginionych, czy cokolwiek takiego tam w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne. W bardzo wielu sprawach tak jest, że kiedy ktoś zaginie i potem się okazuje, że jednak nie żyje, to mnóstwo rodziców zakłada takie fundacje imienia, no powiedzmy, tej osoby, która zaginęła i znaleziono jej ciało, że takie fundacje, które mają pomagać rodzinom czy ludziom w podobnej sytuacji. No i tak to. Będę na pewno, myślę, że jeżeli dojdą do nas informacje, jak się zakończyły te sprawy, to pewnie może dogram, bo nawet jestem ciekawa, jak to się zakończy. A wasze zdanie mnie ciekawi w takiej sprawie, czy uważacie, że policja, która wtedy interweniowała przy kłótni Briana i Gabi, postąpiła tak, jak powinna, czy faktycznie mogła zrobić coś więcej, czy powinna zrobić coś więcej. Ciekawi mnie wasza opinia na ten temat. No i w ogóle opinia na temat zachowania rodziny Briana, jego zachowania względem rodziny Gabi i tak dalej, i tak dalej. Nieco wy sądzicie o tej sprawie. No kto ma ochotę, to bardzo proszę o komentarz i no więc to. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.